jest godzina 12:05 w nocy. Za 4 godziny 25 minut wstaję. Będziemy się wybierali na kolejną wyprawę, tym razem na Elafonisi. Więc jednak chyba nie śpią pod kołdrą, bo za każdym razem, gdy jestem w Grecji, dostaję prześcieradło. Więc wydaje mi się, że to u nich chyba normalne, że po prostu pod prześcieradłem śpią. W nocy nie jest za ciepło, ale za to w dzień jest gorąco. Jest 6:02. To jest standardowe miejsce zbiórki. Stamtąd pewno przyjedzie autobus. Pewnie już nawet jedzie. Jedzie jakiś bus. Dzisiaj wybieramy się na Elafonisi. Piękną plażę. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Zostańcie ze mną i oglądajcie to wszyscy razem. Jestem w busie. Słabo mnie tu widać. Mam nadzieję, że słychać dobrze. Jesteśmy w trasie już na Elafonisi. Dwadzieścia 15 minut po wejściu do busa przesiedliśmy się na autobus. Teraz jesteśmy na rozjeździe między Balos a Elafonisi. W międzyczasie mieliśmy przerwę na 20 minut, żeby coś zjeść, kawy się napić. Myślałem, że będzie naprawdę źle, bo chmury tam widzicie daleko. Całe niebo takie było. Sorry, że taki skampowany byłem w autobusie, ale dużo ludzi się pod... tak jak mówiłem o tym busie, autobusie, teraz znowu będę się do busa przesiadał. Zobaczcie, jak ładnie jest tam za mną. Bardzo fajnie, teraz ruszamy się w stronę Elafonisi, tam gdzie jest piasek różowy. Mam nadzieję, że niebo będzie ładne tak jak jest teraz, bo wcześniej były chmury. Sądziłem, że nic z tego nie będzie, dron też nie będzie latał, ale jednak wychodzi na to, że będzie wszystko elegancko. No piękne są widoki, zobaczcie, jak to wygląda. Zostało mi parę minut dosłownie, powiem to szybko. To co wziąłem ze sobą to coś do nurkowania, do snorkelingu, do kamerki, drona. No nie, no wiecie, żeby było jakoś ciekawie. Okej, jestem już na miejscu, jest trochę ludzi. Odszedłem z daleka od tego miejsca, gdzie jest ich dużo. Tak to wygląda. Jest wiatr. Chyba zbyt duży, żeby puścić drona w górę. Te 3 godziny w zapasie, więc pogoda może się zmienić. Zobaczcie. Myślę, że coś jeszcze może z tego będzie. Woda jest tak czyściutka. Dosłownie laguna. Coś pięknego. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało pod wodą. Różowy piasek. Słońce grzeje. Czapa, okulary. Full protection. Rekinów tutaj nie ma, ale są jakieś drapieżne ryby, więc powinienem uważać. Także widzę już chyba punkt, na który się wbiję. I tam zostawię swoje rzeczy. I tam zanurzymy się do wody. Wygląda to dobrze, naprawdę. Tutaj zejdę już tutaj do wody. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze raz, nie? Zaczynamy zabawę.
trzeba siąść wygodnie, żeby dupa nie bolała. Siedzę tutaj na kamieniach takich jak z Marsa, coś w tym stylu. Popływałem, snorkeling zrobiłem. Teraz będę szedł w tamtą stronę, bardziej po wybrzeżu się przejść. Drona chciałem puścić. Ten wiatr tutaj jest strasznie mocny. Pomimo tego, że woda wygląda na ciepłą, wcale tak nie jest, bo wieje wiatrzysko i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To jest naturalna sól. Taką sól można nawet sobie wziąć do domu i sobie ją wysuszyć. Zaraz pobieram, bo tego trochę tutaj jest. Ona jest czyściutka i fajna. No jak? Elegancko. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jest na co popatrzeć. Musiałem przejść tam z brzegu po tej wodzie, tu pomiędzy tymi kamieniami. Pierwszy test na wietrze. Wiatr zdecydowanie dzisiaj jest za duży. No niestety nie udało się drona puścić, jedynie tylko na taką wysokość. Za bardzo się bujał, nie szło w ogóle go utrzymać, więc dam sobie spokój, bo jak puszczę go wyżej, to po prostu go stracę, nie? Tak jak ostatnim razem, więc no nic innego nie pozostaje, jak tylko po prostu pobawić się trochę GoPro kamerą z ręki i nawet ponagrywać vloga, nie? No, tak bym to widział. Było dobrze. Wiatr się strasznie zerwał. Wszystko jest w piachu. Mój dron. Samo przez to, że siedziałem na plaży, zebrało się dużo bardzo piasku. Wszędzie musiałem czyścić cały sprzęt. Więc to już prawie koniec. Coś zjem, wypiję i będziemy do busa wskakiwać i lecimy z powrotem na bazę. Piasek w oczy. Jest gorąco, wciąż mam dla was kolejną wyprawę na następnym odcinku. Nie wrzucam wszystkiego razem, bo jest tego zbyt dużo, a chciałbym się podzielić wszystkim z wami, więc tak to wygląda. Właśnie. Zobaczcie, jak wieje. Wchodzę, jeszcze mamy jedno miejsce, do Polia George Canyon. Tam się zatrzymamy w drodze powrotnej. Zatrzymaliśmy się na tym kanionie, o którym wam wcześniej mówiłem.
Zobaczcie, jak to wygląda. Bo bateria już mam na wykończeniu, jedna, druga, trzecia mi się wyładowała. Wpiszcie się na kanał, potwierdźcie dzwoneczek. Na pewno za każdym razem coś ciekawego będziecie oglądali. Jesteśmy już w porcie. Czekamy na grupę, która z nami jechała wcześniej. Wciąż statek nie przypłynął, więc mam jeszcze jakieś pół godzinki. Co mi się podoba w karmie? Dron się rozkłada na części, mogę oddzielić kamerę, że mogę oddzielić stabilizator, mogę przyłączyć do gimbasa tak jak mam teraz. No jednak w jakiś sposób uzupełnia mnie to i jestem z tego zadowolony. Może i musiałbym kupić DJ-a, żeby zmienić zdanie na temat karmy. Jednak po tym jak GoPro się zachowało, zwrócili mi drona po ostatnim wybryku karmy. Jak wcześniejsze filmiki oglądaliście z Alp, to na pewno wiecie, że dron po prostu zwariował mi w górze i poleciał sobie gdzie chciał. Nie fajnie się czułem, bo to był pierwszy dzień wakacji w górach, a straciłem drona razem z kamerą, więc wszystko co nagrywałem musiałem nagrywać na telefonie. Jakoś dałem radę, wykombinowałem, że to wszystko miało ręce i nogi. Filmik jakoś wyszedł. Zobaczcie sobie Snowman, La Planche, Wonderland. W poniedziałki jest ta impreza grecka, o którym wam wcześniej wspominałem. Myślę, że jeszcze jakiś kawałek tej imprezy całej złapię. Tańczą, cieszą się, robią krąg z benzyny. Battery bank, więc zaraz podłączę baterię do kanona. Myślę, że przez 4 godziny wystarczająco się naładują dwie baterie. Taka przenośna ładowarka. Wpinam baterię. No i ładuję. Właśnie przypłynął prom, więc czas się zbierać. To jest znak, że nasz bus będzie gotowy zaraz. Z imprezy greckiej nic chyba nie będzie. Autobus się zepsuł, stoimy gdzieś koło Repimo. Tak to wygląda z mojej strony, nie wiem, o której będę w domu. Może 23, może 12 w nocy. No jest zabawnie. Zobaczymy co dalej. No tam jakieś góry są, możecie zobaczyć. Fajnie to wygląda. Okej, okay, jestem już na miejscu. To był długi dzień. To wygląda tak, że... jest 23:26. O godzinie 23:10 byłem już w wiosce, gdzie miała być impreza. No niestety nie zdążyłem. Szybki prysznic, coś zjem, może jakiegoś arbuza. Zimny jest, będzie dobrze po takim gorącym dniu. Piasek mam wszędzie, w nosie, w uszach. No i idę spać. Jutro kolejny dzień. Kliknij subskrybe. No i w tym momencie właśnie kończę, bo jestem zmęczony strasznie. Na razie.